Vlogmas, dzień 12. Może się nie zabiję. Jest godzina 11. Ja wstałam jakiś czas temu. Porobiłam kilka rzeczy, których nie bardzo mogę wam pokazywać, bo były one w większości związane z pracą. Porobiłam też przelewy i takie inne, wiecie, nudne, dorosłe rzeczy. Przed chwilą byłam w Tesco, kupiłam sobie bagietkę i kupiłam sobie Cole Zero. Dzisiaj trochę dłużej pospałam, bo jutro znowu mam na 6 rano, więc pobudka o 4, także dzisiaj poleżałam trochę dłużej, bo wczoraj wstałam koło 8. No i co? Dzisiaj będziemy sprzątać, bo trochę zrobił mi się tu rozgarwiasz, powiem wam szczerze. Tak, wiecie, tu coś leży, tam coś leży. Później chcę iść na jakieś zakupki, ale chyba dzisiaj pójdę do Lidla, nie będę jechała do Aldika. Witam się z wami jakieś 3 herbatki później. Ja sobie właśnie siedziałam na FaceTime'ie z Rudzikiem i z Ludwiczkiem, więc sobie pogadałyśmy. Teraz młodego usypia i będziemy zaraz dalej gadać, więc ja w międzyczasie, jak ona będzie Ludwika usypiała, to ja w międzyczasie edytuję vloga, bo jest, słuchajcie, już 13, a chciałabym vloga wstawić dzisiaj jak najszybciej, więc zabieram się. I choć pijany, szukam obiektywu, a mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie musimy się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Będę należy do ciebie, w piątki pijesz. Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje. Tylko wszystkie kinie, nuda, czas wolniej płynie. Nawet nie zapalisz śluga, bo dzwoni klient. Śpię na nic, co nie z nudu. Twojego kolegi, chociaż włączy ją w duchu. A kolejny nas teoretyk robi mi nie słów. Z tej okazji właśnie będzie tworzył jej niesiołów. Dzień dobry, wróciłam, słuchajcie. Zmokłam strasznie. Pada, ulewa jest. Ale byłam w kilku sklepach, kupiłam kilka kolejnych prezentów oraz coś na obiad, bo słuchajcie, mam taką ochotę na burgery, że ale nie zrobię takich typowych burgerów, bo kupiłam sobie bagietkę czosnkową, kupiłam sałatę, więc zrobię sobie sałatę, trochę bagietki i kupiłam też wegetariańskie burgery bez mięsa z cebulką. Kupiłam też kilka prezentów, które mogę wam pokazać, bo są, uwaga, kupiłam Leonowi taką, słuchajcie, skarpetkę. I tutaj jest pełno zabawek, kocia miętka. I kupiłam też dla Rikusia oraz dla Argona. Argon to jest pies mojego dziadka. Takie oto. Tutaj macie różne przysmaczki. Chciałam też kupić takie dla Luśki i dla Bolka, ale nie było. Może jeszcze do świąt uda mi się kupić, to bym kupiła im chociaż jedną taką. Wzięłam dwie ostatnie. Płyn o zapachu Falling Leaves, czyli jest taki, no może nie świąteczny, ale wiecie, taki jesienny. Ale za to, że kupiłam tropikalny, więc. Ale bardzo ładnie pachnie arbuzem. I kupiłam jeszcze sos słodko-kwaśny, bo zrobię sobie, jutro chyba zabiorę do pracy to, co zrobiłam przedwczoraj, ale po pracy zjem sobie też egg fresh noodles, bo ostatnio jestem po prostu w nich zakochana i kupiłam te właśnie świeże ostatnio w Sainsbury's i sobie zrobię to z sosem słodko-kwaśnym i tyle.
I słuchajcie, dzisiaj jest dzień 12 i mamy tutaj rumianek. I ja rumianku nie lubię, więc nie wypiję. Chyba oddam go, zabiorę go ze sobą do Polski i oddam go Martusi, bo Marta wydaje mi się, że rumianek lubi. Dzisiaj się dowiedziałam, że lubi ten koprowo, tą koprową, którą wypiłam wczoraj, więc na pewno do Marty powędruje też ta z dnia 23, bo ja ją kiedyś próbowałam i ona ma właśnie ten koper w sobie i nie smakowała mi za bardzo, więc tą też Marcie zawiozę, może jej będzie smakować. Zważywszy na to, jak bardzo nie smakują mi te herbaty w większości, to przypomniałam sobie ogólnie, że mam taką puszkę, w której mam różnych dużo... Poczekajcie, zapalę światło dużo. Mam taką puszeczkę, która jest w ogóle z Pepco. Ja mam wszystkie te puszki na herbaty praktycznie przywiezione z Pepco. I ja mam tutaj miks herbat z, słuchajcie, Twinningsa. 9 różnych. I ja, słuchajcie, będę sobie w dniu, w którym nie będzie mi pasować jakaś spółki, będę sobie po prostu losować którąś z tych. Więc, jako że dzisiejsza półka mi nie pasuje, to zamykam oczy. Dobra. Rooibos? Nigdy nie wiem, jak to się czyta. Strawberry and vanilla, czyli truskawka, wanila i herbata Rooibos. Zmieniamy. I ogólnie dzisiaj też, słuchajcie, przyjrzymy zamrażarkę, bo ja stwierdziłam, że mam taki bałagan w zamrażarce, mam rzeczy, które zamroziłam tak dawno, że ja przez następne vlogmasy skupię się na jedzeniu tego, co mam z zamrażarki i tego, co mam suchego, czyli te wszystkie kasze i tak dalej, skupię się na tym i będę kupowała tylko warzywa, bo chcę po prostu, wiecie, zrobić miejsce na nowe rzeczy, chcę to, co jest blisko utraty terminu ważności, to chcę zjeść, więc dzisiaj to zrobimy, przejrzymy, zobaczymy, co jest bliskie utraty terminu ważności. Wszystkie rzeczy, które chcę zjeść z zamrażalnika, wsadzę do jednej szuflady i stamtąd będę brała te rzeczy, więc tak. Let's do it. O Jezu, jak ona pięknie pachnie. W ogóle herbaty z Twinningsa bardzo lubię. Och, no i to jest dobra herbata. Otworzymy sobie kalendarz. Dzisiaj mamy 12, czy 11. Nie otworzyliśmy, słuchajcie, tutaj kalendarza. A, mamy kuleczkę czerwoną. Jej! I 12 dzisiaj. Sobie zjem po obiedzie. Też czerwona! Jest! Dzisiaj mamy dwie czerwone kulki. Zjem sobie po obiedzie. Jam! Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. Somewhere in my heart, it's snowing in the place that still believes. Silent night, the stars are shining, ice is forming. Dobry wieczór, słuchajcie, jest 20. Ja
wzięłam prysznic i jestem już w łóżeczku, ponieważ idę, słuchajcie, zaraz spać. Jutro wstaję o 4:00, nie chcę iść za późno spać, ponieważ chcę się wyspać. No i co? Idę spać. Mam nadzieję, że vlogmas wam się dzisiaj podobał. Koniecznie mi dajcie znać. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro.